chciałbym chwilkę się skupić na grze Pumpkin Jack. Przede wszystkim bardzo dziękuję wydawcy Head Up Games za udostępnienie nam kodu do produkcji. Ja grałem w grę na, na PS4 i wersja na, na, na Playaka miała premierę 24 lutego, a w październiku zeszłego roku gra się pojawiła na PC-tach, na Xboxie i na Switchu. Pumpkin Jack to jest strasznie ciekawa gra. Przede wszystkim zacznę od tego, że Zrobiłem całą grę, tylko jedna, jedna osoba. Za, za Pumpkin Jack odpowiedzialny jest Nicolas Masonir. I szczerze naprawdę chwilę czoła, bo jest to topka gier zrobionych przez jedną osobę. Naprawdę grając w to w ogóle nie odczułem, że, że na, na, na tym mogę pracować tylko, tylko jedna osoba. Ostatni raz taki zachwyt miałem przy Stardew Valley, ale to jednak jest gra troszeczkę innego kalibru. W każdym razie mówię, wielki szacunek. Przecież, Ale, Stardew Valley to jest, to jest jedna gra w pixelarcie, nie? To jest, jak, to jest jakiś taki tak, se tak, seg segment tak, no to mówię, gier, który. In, inny kaliber. No, dlatego ja jestem zajebiście zaskoczony, teraz, że Pumpkin Jack y jest robiony przez jedną osobę. Przecież to jest, to jest ładna, trójwymiarowa gra. Tak, ta gra jest bardzo inspirowana przede wszystkim MIDI z P PlayStation 1. Y i to widać i to czuć, ale w bardzo dobrym tego, tego słowa znaczeniu. E, szczerze powiem, że naprawdę przy tej grze bawiłem się świetnie. Ciekawe w ogóle jest zamysł fabularny, e, ponieważ e, fabuła odbywa się w, w Królestwie Nudy. Tak, tak się nazywa miejsce, w którym e, przeżywamy swoją przygodę. E, jest to e, kraina, gdzie wszystko jest ok, wszystko jest świetnie, nic się tam złego nie dzieje. Mm. No ale właśnie przez to, że nic się nie dzieje, jest zwyczajnie nudno. E, no i diabeł, który stwierdził, że już już ma dość tej nudy i tego spokoju, stwierdził, że ześle klątwę na, na, na tę krainę, i przy tym pojawiło się mnóstwo stworów, e, które chodziły po ziemi i dręczyły ludzi. E, długo nie trzeba było czekać, ponieważ e, ludzie postanowili przyzwać e, super czarodzieja, który miał temu. E, zaprzestać i, i z, sprawić, żeby znów wszystko wróciło do normy. I wtedy wchodzimy my, czyli Pumpkin Jack, cały na pomarańczowo, e, który jest wysłannikiem diabła i ma za zadanie pokonać tego czarodzieja e, i dopilnować tego, żeby wszyscy dobrzy e, zginęli i żeby cały czas toczył się chaos na tej ziemi. <grym> I to jest w ogóle e, samo to mi się strasznie podoba, e, bo nie, nie pamiętam kiedy ostatni raz było tak, że wcielaliśmy się w antagonistę tak naprawdę, w, w złego bohatera, a w Pumpkin Jacku jest to wszystko jeszcze okraszone takim humorem, że naprawdę, szczerze powiem, że, że raz, że grało mi się w to bardzo przyjemnie, to pomimo tego, że, że dialogi to jest właściwie przeklikiwanie się przez tekst, to uśmiałem się niejednokrotnie. Ty, ty grałeś pierwszego w ogóle w serię Evil tak, znaczy wiesz co? Ja grałem kiedyś na PSX przez chwilkę, ale to nie było długo, ale grałem też w ten remake na, na PS4. No to to jest wystarczająco, bo jestem ciekaw, yy, bo to, że to wygląda jak pum, Pumpkin. Fu, yy, że Pumpkin Jack wygląda jak yy, Medieval, no to widać na pierwszy rzut oka. Jestem ciekawy, jak, yy, jak jest. Czy to, to jest faktycznie taki nowoczesny Medieval? E, wiesz co, można tak powiedzieć. Na pewno jest to produkcja najbliższa e, Medievalowi. To, to bez dwóch zdań. E, jedyna, e, właśnie taki zarzut, który mam do Pumpkin Jack'a, e, natomiast, no, zarzut. E, w niektórych momentach czujesz, że faktycznie e, nad tą grą pracował jeden koleś. Chodzi mi o to, że Szczególnie w momentach e, platformowych, których jest całkiem sporo, e, podczas skoków w ogóle nie czuję pewności. Jakby chodzi mi o to, że mm, ciężko mi jest e, okie, okiełznać, czy skacząc, przeskoczę na, na, na tą kolejną platformę, na którą chcę przeskoczyć, czy się z niej ześlizgnę, czy nie. E, Jack też w żaden sposób się nie przyczepia do, tej, do tego podłoża, że tak powiem. E, Trochę tutaj mi, mi brakuje takiego y, dopracowania, e, co w Medievalu akurat się zgadzało. No ale to też mówię, no to jest całkowicie też, trzeba na to patrzeć pod innymi kategoriami, no bo jakby nie było nad Medievalem pracował cały zespół tutaj tylko jeden facet. Także to jest, to jest całkowicie coś innego. Bardzo mi się podoba mroczny klimat y, tej gry. Bardzo mi się podoba muzyka, jaka towarzyszy nam podczas rozgrywki. E, świetnym w ogóle elementem jest też to, y, że. Cały, cała gra składa się z sześciu światów. Fajne jest to, że każdy świat kończy się bosem i na każdym świecie dostajemy nową broń do dyspozycji. Przez e, zwykłą łopatę, potem po shotguna, e, albo jakąś kulę, którą, dzięki której w ogóle lewitujemy i mamy jakieś tam magiczne moce. E, jest to wszystko bardzo zróżnicowane i bardzo mi się podoba to, że e, gdzieś tak w trzy czwarte każdego poziomu e, jest. E, Taki motyw, że, kurczę, jak to dokładnie określić, albo na przykład jedziemy wagonikiem po rozwalonych torach i musimy odpowiednio balansować masą, znaczy, odpowiednio balansować w prawo i w lewo, żeby nie spać z tych torów. Musimy podskakiwać, dalej na przykład jesteśmy ciągnięci przez gargulca i musimy kontrolować wysokość, żeby się nie rozwalić, i jeszcze innym razem jedziemy na lewitującym koniu. I jeszcze innym razem e, wyścigujemy się na takich starych gokartach rodem z, ze średniowiecza, z jakimiś e, żołnierzami. Ta gra ma w sobie tak mnóstwo motywów, naprawdę szczerze powiem, że kurczę, aż żałuję, że, że wczytałem się w, w to, e, kto tę grę zrobił przed jej przejściem, bo myślę, że po doświadczeniu całości, jakbym się dowiedział, że to naprawdę zrobiła tylko jedna osoba, to bym po prostu... No, wow, naprawdę wow. Już to samo jak ta gra wygląda. No sprawia takie wrażenie jednak produkcji robionej przez e, przynajmniej małe studio, ale jeżeli mówi, że e, w, zawarto w niej takie ilości różnych mechanik i jeżeli one są faktycznie zrobione dobrze, że, że, że to nie jest tak, że one są robione po no to mega szacun To jest właśnie, to jest, z, z, mnie też to dziwi stary, ale to jest zrobione bardzo dobrze. Naprawdę, samo to każdy level ma mnóstwo znajdziek, bo w, w każdym poziomie masz 20 czaszek kruczych, które są naprawdę fajnie poukrywane. I jak je znajdziesz, to, to możesz kupywać za nie nowe stroje dla Jacka, ale w każdym poziomie jest bardziej ukryty jeden ten gramofon. Jeśli go znajdziesz, to, to Jack bardzo ci ładnie zatańczy. Taki Fortnite Dance zrobi, nie? <laughs> przy tym gramofonie. Ale to jest naprawdę świetna sprawa. Ale to jest taka typ ty typowa znajdka, że jest ukryty, nie wiem, gdzie się w jakiejś jaskini. Eee, czy czy, to, czy tam, tam się wiąże z tym jakaś łamigłówka? coś trzeba wykonać, żeby to nie, znaleźć? Nie. Eee, to po prostu nie? Nie, nie, eee, nie. To po prostu musisz znaleźć. W każdym razie, jak te eee, krótsze czaszki są po prostu porozrzucone po mapie. Po, po, ta nie, nie, po takich. Mniej oczywistych miejscach, ale jesteś w stanie je bez kłopotu znaleźć, no tak powiem Ci, że te gramofony na nasze światów to odnalazłem tylko dwa, tak sam z siebie. Znaczy no, to są takie bardziej otwarte mapy, tak? E, tak? Tak, 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 tak. To nie jest otwarty świat w żadnym wypadku, ale tam masz naprawdę sporą swobodę, jeśli o to chodzi. A na przykład e, powiedzmy, był jeden taki segment, że gra ucałać na wielki cmentarz z kapliczką na środku e, i ten cmentarz ma jakby takich pięć odnóg, nie? Takich alejek dalej. Mhm. I każda ta alejka prowadziła cię do, do, do czegoś innego. Tutaj musiałeś zjechać na Tyrolce, Polince Lince i się wspiąć na, na wieżę, tutaj musiałeś przejść, tam pokonać kilku przeciwników i tak dalej. Też w, jeśli chodzi, bo mówię się o łamigłówkach, jest taki segment około łamigówkowy w Pumpkin Jacku, kiedy tytułowy bohater sobie odkręca głowę i Teleportujemy się tylko tą dynią e, w inne miejsce, i tam często musimy właśnie rozwiązać jakąś małą zagadkę, e, czy zrobić bardziej, wykonać elementy platformowe. W ten sposób odblokujemy jakąś dalszo, dalsze przejście dla Jacka, czy, czy tam cokolwiek takiego, nie? Mhm. E, więc te łamigłówki też są. Ale to nie jest gra trudna, tak? To jest, to jest taki czysty relaks. Wiesz, co ci powiem? E, znaczy ogólnie tak, to, to nie jest gra, która tam wiesz, w, po prostu. Sprawi, że będziesz klnął pod nosem, czy rzucał padem, ale to też nie jest tak, że przechodzić przez nie, jak przez masło. Szczególnie czuć, powiem Ci, że w każdym kolejnym świecie jest coraz większy poziom trudności, przeciwnicy dają Ci coraz większy wycisk, walka z nimi jest po prostu coraz cięższa. I to też jest całkiem fajne, bo to czuć, progres, nie? C czujesz, że idziesz dalej. Dobra, a tutaj na screenach jeszcze widzę, że on raz jest z jakimś, z jakimś mieczem, raz z jakąś strzelbą. E, tak, to, mówiłem. To, są jakieś, to e, są jakieś elementy. Pod koniec każdego świata dostajesz nową broń, e, bo po pokonaniu bossa on, on zostawia jakąś broń, ty ją podnosisz i masz e, opcję. E, wiesz to generalnie tak naprawdę nie, nie, nie różni się to jakoś szczególnie. Właściwie to, to w większości jest to różnica tylko E, interfejsu. Nie ma to, znaczy, no, to po prostu wy, wygląda. E, nie ma to wielkiego wpływu na rozgrywkę. E, bardziej chodzi chyba o, o różne animacje, wiesz? Chociaż, no, niektórymi, e, niektórymi brońmi atakujesz szybciej, niektórymi wolniej, ale jeśli chodzi o zadawane obrażenia, to, to wydaje mi się, że to wszystko jest na, na tym samym poziomie. No to muszę przyznać, że to naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. To, 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 to tylko jeszcze zdraź nam, co tam nie gra, bo. Co, co, no nie może być perfekcyjnie. Wiesz co? No właściwie nie gra mi tylko to, co, co mówiłem wcześniej o, o tych elementach platformowych, że po prostu jakby Jack się po tym ślizga troszeczkę i, i jak musisz się wspiąć gdzieś tam na, na, na wieżę po takich małych platformach to jest pewna, pewna niepewność. Jesteś niepewny tego, co robisz, nie? I, I tak nie do końca wiesz, czy uda ci się zatrzymać na tym, czy gdzieś tam spadniesz. E, i, Czyli i... tak dwa na pięć razy się udaje. No mi to cztery na pięć razy, bo jestem prograczem. No tak, tak, tak. tak. <laughs> e, nie, w sensie naprawdę ja powiem wam tak, jak się za tą grę zabierałem, za tę grę się zabierałem, to troszeczkę się bałem, bo generalnie wszystkie te takie o, bo to jest inspirowane Medivillem i tak dalej, to generalnie nie wychodzi dobrze. Ale Pumpkin Jack wyszedł naprawdę dobrze. Jedyne, co, co mogłoby się zmienić, to to, żeby dialogi były jakieś tam lepsze z profesjonalnymi aktorami głosowymi. Natomiast mówię, no na, 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 na te gry też trzeba patrzeć po troszeczkę innym względem przez to, że ją robił jeden facet. No to mówię, to nie było studio, nie? To, to Inna sprawa, więc szczerze powiem, że jak na to, powtarzam się cały czas, ale jak na to, że za tę grę odpowiedzialna jest jedna osoba, to jest to majstersztyk. Naprawdę. No ale chyba nawet w każdym innym kontekście to będzie po prostu dobra gra, nie? To, to jest bardzo dobra gra i naprawdę warto, tym bardziej, że ona w ogóle jest bardzo często na e-shopie w promocji. Eee, na PC widzę, że kosztuje około stówkę na gogu. Warto, naprawdę warto. To jest. Y, gra nie jest długa. To jest tak 6-7 godzin zabawy, ale szczerze powiem, że naprawdę to była świetna przygoda i nie żałuję ani minuty spędzonej przy, przy tym, bo mówię, muzyka, e, klimat, e, w ogóle cała oprawa audiowizualna, e, zamysł fabularny, humor, który tam jest, jak i sama rozgrywka. Wszystko jest na naprawdę w wysokim poziomie i. Tak właśnie grając w to zastanawiałem się na co mogę pomarudzić w podcaście i doszedłem do wniosku, że właściwie nie ma takiej rzeczy. Musiałbym się autentycznie czepiać. Ta, ta gra ma w sobie wszystko. Masz znajdźki, masz różne mechaniki, masz różnych przeciwników, którzy e, zadają różne obrażenia na różnych dystansach. Masz ciekawych bossów. Naprawdę no, tam, tam wszystko się zgadza. Dlatego naprawdę panie Nikolasie Masonir Szapoba, Chylę czoła, jestem naprawdę pod wrażeniem, i e, w ogóle to jest ciekawe, bo, bo bo, tego mężczyzny nie mogłem znaleźć na żadnych socjalkach, na Twitterze, na Instagramie, nigdzie go nie mogłem znaleźć, a bardzo żałuję, bo na pewno e, obok e, głównie Edmunda Macmillana będzie to kolejna osoba ze świata indyków, takich bardziej giernie zależnych, które będę będę śledził, bo. Naprawdę, no, Pumpkin Jackie mnie zachwycił i jestem pod wielkim, wielkim, wielkim wrażeniem.